zaczynamy naszą przygodę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Dolina Biebrzy. Czerwone, czerwone. Tak, to kierownika. Tak. O, kierownika. Kierownika ładniejsza. Dzisiaj, o, olejemy dzisiaj. Tableczkę niech ci spójrz. Czerwony kolor. Albo czerwony, nie? A baria rowera. Po drodze. Trzeba było jakoś to zespawać, poradzić sobie, ale jakoś wybrnęliśmy z sytuacji. I wycieczka prawie w komplecie. Podziwia, co się dzieje na podlaskiej wiosce. Gęsi brak. Będą zaraz. Gęsi uciekły. Wychodzą. Siedzieć. Siedzieć, mówić to tam.
gdzieś tam po drodze miniaturowe truskawki, czyli poziomeczki, i czas na poziomkowe żniwa podlaskie. I dojeżdżamy do magicznego miejsca Tykocin. Tykocin. Grupa rowerowa na Podlasiu. Tykocin. Tykocin nas zaprasza. Tykocin zamek. I to wszystko na zamku w Tykocinie, ta walka. Dobra, panowie. Tykocin. Czyżby to była pliszka? Tak wygląda z przodu jak pliszka, ale no chyba tak, to jest pliszka. A już jakiś tutaj tych... Do samego wjazdu asfalt prowadzi. No, pierwsza przeprawa przez naryw naszą ścieżką. Musimy ściągnąć ponton. I będziemy podróżować. I zaraz płyniemy. Amazonia. Gzy, atak. Piękna carska droga, ale niestety owady nie dają żyć. Za Anitą przyspieszyła jest mniej, ale za Zdzisławem znowu kupa leży.
Wiem, że. I mamy króla biebrzańskich łąk, Łosia, a tuż obok mały Łoszak.